Naszym następnym prelegentem będzie pan profesor Marek Zmyślony z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Panie profesorze, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Chciałem zacząć od tego, że no może nie wszyscy pamiętamy, ale za niecały miesiąc mijają 2 lata od zmiany przepisów dotyczących ochrony ludzi i środowiska przed ewentualnym szkodliwym działaniem kul elektromagnetycznych. Jest oczywiste, że za wcześnie jeszcze jest, by oceniać skutki tej regulacji, ale niewątpliwie należy oczekiwać, że coraz częściej, zwłaszcza jej przeciwnicy, będą bacznie te zmiany obserwowali i nie omieszkają poinformować społeczeństwo o rezultatach tych obserwacji. Przypomnę, że wprowadzenie nowelizacji przepisów odbywało się w atmosferze gorących dyskusji, w których obie strony sporu powoływały się na badania naukowe. To akurat nie jest nic dziwnego ani nowego, ale bardzo źle się stało, że do tej współczesnej dyskusji nad standardami dotyczącymi kul elektromagnetycznych wdarły się echa zimnowojenne z połowy XX wieku. Niestety argumenty, które szczególnie jedna ze stron tego sporu używała, w znacznym stopniu spłycały dyskusje nad tymi naszymi nowymi przepisami, gdy służyły w zasadzie jedynie do obrażania przeciwnika, podczas gdy spór pomiędzy specjalistami ze Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego był prawdziwie merytoryczny. Tak to trzeba ocenić w tej chwili z perspektywy czasu. I właśnie w swoim wystąpieniu chciałbym między innymi spór ten przypomnieć, przedstawić króciutko stanowisko polskich specjalistów z owego okresu, z tych lat 60., 70. w tej sprawie. Chciałbym w swoim wystąpieniu również uzmysłowić Państwu, że ten spór o normatywy na płaszczyźnie naukowej trwa w zasadzie do chwili obecnej. No i co gorsze, nie widać jego końca. Proszę Państwa, swoje wystąpienie ograniczę do pól elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego. No po pierwsze z racji zainteresowania naszej konferencji, a po drugie ze względu na oczywiście ograniczenia czasowe. No, pola elektromagnetyczne, jak Państwo wiecie, to jest problem szeroki jak miłosierdzie boskie. Można by było o tych przepisach, poszczególnych zakresach częstotliwości mówić bardzo długo, więc ja ograniczę tylko do promieniowania mikrofalowego. Jakie były, proszę Państwa, przesłanki leżące u podstaw podjęcia prac nad limitami ekspozycji? Po pierwsze, już w latach 30. Pod koniec lat 30. XX wieku pojawił się opis takiej choroby, którą wtedy nazwano chorobą radiotelegrafistów. Po II wojnie światowej ten zespół chorobowy uzyskał nazwę choroby mikrofalowej. W tej chwili w służbach cywilnych ta choroba została wykreślona z zestawu chorób zawodowych, istnieje jeszcze ciągle w wojsku. Trzeba powiedzieć, że bardzo dużo na temat choroby radiotelegrafistów, czy później choroby mikrofalowej, duży wkład w badaniach tej choroby włożyli polscy uczeni. Pierwszy o niej pisał w ogóle Stefan Manczarski, a takie najbardziej dogłębne analizy i objawy przedstawił profesor Przemysław Czerski, który notabene później z Polski wyjechał i zrobił wielką karierę w Stanach Zjednoczonych, ale w każdym razie wtedy jeszcze pracował w Polsce. I tak jak Państwo widzicie na tym slajdzie,
przedstawił całe spektrum tych objawów, zarówno subiektywnych, jak i obiektywnych, które były według niego, czy w ogóle według specjalistów, którzy zajmowali się tym zagadnieniem, charakterystyczne dla choroby mikrofalowej, bo on już mówił o chorobie mikrofalowej. Także, jak widzicie Państwo, no są to takie objawy, które ciągle do tej pory, można powiedzieć, są sygnalizowane przez ludzi, którzy no, uważają się na przykład za nadwrażliwi na pola elektromagnetyczne, szczególnie te objawy subiektywne, ogólne osłabienie, częste uporczywe bóle głowy, nadmierna drażliwość nerwowa, szybkie zmęczenie, ospałość, obniżenie energii życiowej, nadwrażliwość na nasłonecznienie. No, generalnie właśnie te wszystkie objawy subiektywne ciągle do tej pory, można powiedzieć, są sygnalizowane. No, gorzej jest z objawami obiektywnymi. To znaczy w tej chwili w zasadzie takich objawów obiektywnych, jak przedstawiał Czerski, nie widzimy, a więc obniżenie ciśnienia krwi, zwolnienie akcji serca, drżenie rąk, nadmierna potliwość rąk i stóp, zmiany w obrazie krwi, dyskretnie zmiany czynności bioelektrycznej mózgu i serca, zmętnienia w soczewce, no i oraz cały ten tak zwany neurologiczny zespół choroby mikrofalowej. Także to, proszę Państwa, stało się przyczyną, jedną z przyczyn do tego, że zaczęto uważać po II wojnie światowej mikrofale za no, potencjalnie szkodliwe. A kiedy okazało się, że żołnierze obsługujący stacje radarowe podczas II wojny światowej mają nie tylko te objawy, ale również objawy takie związane z termicznym działaniem mikrofal, no to bardzo przyspieszyło pracę nad normatywami. Pierwsze normatywy, pierwsze prace oczywiście zaczęły się w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim. W Stanach Zjednoczonych prace prowadzono już no, oczywiście od lat 50., zresztą w obu krajach prowadzono od początku lat 50. W Stanach pierwsze takie prywatne, można powiedzieć, czy fabryczne normatywy były wprowadzane przez poszczególne firmy. Natomiast normatyw ogólno, to znaczy federalny dla Stanów Zjednoczonych był wprowadzony dopiero w 1966 roku dla wojska zresztą przez American Standards Association, obecnie słynne, prawda, które wszyscy specjaliści zajmujący się polami elektromagnetycznymi znają, w skrót ANSI, czyli American National Standards Institute. Ponieważ te prace były szybkie, że tak powiem, intensywne, skupiły się przede wszystkim na efekcie termicznym. Specjaliści z ASA, czyli z ANSI, uznali, że właśnie najgroźniejszym i najważniejszym efektem działania mikrofal będzie efekt termiczny i w tym swoim normatywie ograniczyli poziom dopuszczalny do takiego poziomu, żeby efekt termiczny nie występował. No i w związku z tym maksymalna wartość dopuszczalna według ANSI była 100 watów na metr kwadrat, czyli bardzo wysoka wartość. Natomiast w Związku Radzieckim skupiono się bardziej na badaniu właśnie tej no powiedzmy choroby mikrofalowej, czy choroby radiotelegrafistów, czyli uznano, że nie tylko efekt termiczny może być szkodliwy, ale również istnieją efekty nietermiczne. I po licznych tam badaniach
No nie będę tutaj wymieniał nazwisk, nie ma sensu oczywiście, w każdym razie niezłych uczonych też w 1958 roku przyjęto w Związku Radzieckim taki normatyw bardzo ostry, gdzie wartość, maksymalna wartość dopuszczalna była 0,1 wata na metr kwadrat, czyli tysiąckrotnie niższa wartość niż ta ANSI. No właśnie ze względu na to, że ona, ta wartość miała chronić przed wszelkimi efektami również nietermicznymi. Taka była różnica pomiędzy tymi normatywami. Jak powiedziałem, w owym czasie również bardzo ważny wkład do prac nad badaniem wpływu mikrofal na zdrowie człowieka włożyli polscy uczeni. O tym nie można pamiętać, nie można zapomnieć. Niektórzy mówią, prawda, że myśmy w ogóle dość bezkrytycznie, za chwilę o tym będę mówił, dość bezkrytycznie przyjmowali opinie rosyjskie, sowieckie. Natomiast trzeba powiedzieć, że w owych czasach, w latach 60., koniec 50., 60., 70., polski bioelektromagnetyzm był jednym z najbardziej znaczących w świecie. Te nazwiska, które macie Państwo tutaj wymienione, Minecki, Czerski, Barański, Śmigielski, Mikołajczyk, z różnych bardzo ośrodków, z Mikołajczyk Łódź, Śmigielski Instytut, znaczy Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Śmigielski Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Minecki też im w Łodzi, Czerski, Barański to był WIML. W każdym razie to, proszę Państwa, były nazwiska, które naprawdę na świecie się liczyły i można by było o ich osiągnięciach znowu całe godziny mówić, no na co niestety czas nam nie pozwala, ale zapewniam tych, którzy twierdzą, że Polska nie włożyła żadnego wkładu do norm i że tylko kopiowała normy przede wszystkim sowieckie, to bardzo, ale to bardzo się mylą. Jak to właśnie wyglądało w Polsce? Pierwszy standard polski pochodzi z 1961 roku i rzeczywiście jest to tłumaczenie standardu radzieckiego. Był to standard ekspozycji zawodowej na mikrofal. W 1972 roku powstał ten pierwszy taki modelowy do tej pory, do którego się odnosimy, standard dla ekspozycji zawodowej na mikrofale. I tutaj pogodzono niejako te dwa przeciwstawne poglądy, to znaczy amerykański i radziecki, jako że minimalną wartość, która ogranicza przebywanie w polach, przyjęto 0,1 wata na metr kwadrat za przepisami radzieckimi. No poniżej 0,1 wata można przebywać cały czas, powyżej 0,1 wata na metr kwadrat są już pewne ograniczenia, badania lekarskie i tak dalej, i tak dalej. Także, no mówię, nie ma czasu na to, żeby to dokładnie omawiać. W każdym razie to 0,1 wata znaczyło, że my rzeczywiście uznajemy, że efekty nietermiczne występują. Natomiast maksymalna wartość dopuszczalna to było 100 watów na metr kwadrat, tak jak ANSI mówi. No jako, że powyżej 100 watów na metr kwadrat występuje ten efekt termiczny, który jest zabójczy niejednokrotnie, no bo może prowadzić na przykład do perforacji, tak jak to bywało właśnie w czasie II wojny światowej, czy na statkach, na okrętach wojennych, jak się za bardzo marynarz zbliżył do radaru. No i w końcu w takim ważnym, szczególnie dla nas tutaj, którzy uczestniczą w tej konferencji, rokiem to jest rok 1980, kiedy stworzono standard dla populacji generalnej. Ponieważ w owym czasie to był porządek, więc ten standard przyjmował tą maksymalną wartość dopuszczalną 0,1 wata na metr kwadrat, która jest minimalną wartością dla ekspozycji zawodowej, no bo uznano, że populacja generalna nie podlega, nie jest badana, nie ma specjalnej ochrony, w związku z tym trzeba dać wartość tą minimalną dla populacji zawodowej. I tutaj, proszę Państwa,
Przypomnę to oczywiście każdy z nas zna, który zajmuje się standardami, zna główne zasady tworzenia normatywu. I co do tego, do tych głównych zasad nikt nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Po pierwsze, identyfikacja zagrożeń zdrowia występujących na skutek ekspozycji. No, i tutaj, proszę Państwa, zaczynają się schody, bo niektórzy mówią tylko efekt termiczny, inni mówią istnieją efekty nietermiczne. No, o tym będę za chwilę mówił szerzej. Także niby wszyscy się zgadzamy co do zasady, natomiast już kiedy przechodzimy do szczegółów, no diabeł zaczyna w tym wszystkim mieszać. No potem się ustala oczywiście wartość progową najsłabszego efektu zdrowotnego tego zagrożenia dla zdrowia na skutek ekspozycji. No i potem stosuje się zasadę ostrożności, czyli praktycznie wprowadza się margines bezpieczeństwa w stosunku do tego najsłabszego efektu progowego. Ja jeszcze raz uparcie, od kiedy właściwie nie uczestniczę w tych konferencjach PEMOS-owskich, uparcie przedstawiam Państwu definicję zasady ostrożności. Jak Państwo widzicie, no ta zasada dotyczy kwestii w ogóle nie tylko oczywiście kwestii zdrowia czy kwestii pól elektromagnetycznych itd. To jest w ogóle zasada dotycząca wszystkich kwestii uważanych za niepewne. No na przykład takich właśnie, które są stosowane przy ocenie zarządzania ryzykiem. I ona tak naprawdę mówi, że lepiej jest znaczy nie należy podejmować decyzji, jeżeli istnieje możliwość wyrządzenia szkody, kiedy brakuje szerokiej wiedzy naukowej. Tak może nie precyzyjnie, ale dosyć tak dobrze mimo wszystko to streszcza tą zasadę ta no, polska Wikipedia akurat, no, tutaj to jest nieźle napisane, że jest to zasada etyczna, zgodnie z którą, jeżeli istnieje prawdopodobnie, chociaż słabo znane ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie, zamiast ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe konsekwencje. I tutaj, proszę Państwa, no właśnie, jak mówię, zaczynają się te schody i zaczyna się to działanie diabła z jego ogona. Jak można wyciągnąć różne wnioski po analizie tego samego zestawu piśmiennictwa? No, zestaw piśmiennictwa jest taki sam, dostępny powszechnie, już szczególnie teraz, kiedy mamy internet, możemy właściwie wszystkie publikacje, jakie na temat pól elektromagnetycznych powstały, możemy sobie przeczytać. No i są dwie takie modelowe, że tak powiem, grupy naukowców. Jedna to jest tak zwany ICNIR, International Commission on Ionizing Radiation Protection. Przepraszam. Protection. A druga to jest tak zwana Bioinitiative Working Group. I oni, to są, proszę Państwa, grupy uczonych. To nie są jacyś z wyboru, coś tego. To są po prostu, no można powiedzieć, prywatne grupy uczonych skupiające w sobie bardzo wybitnych naukowców. Jedna i druga. Nie można powiedzieć, że któraś z nich ma naukowców wielkich, a druga ma jakichś bardzo słabych czy jakichś tam oszołomów. Ja tutaj sobie wypisałem, prawda, no, na przykład Bioinitiative. Dla tych, którzy znają się trochę na polach elektromagnetycznych, jak przeczytam te nazwiska, to powinni klęknąć. Blackman, Blank, Carpenter, Milt, Hardell, Lai, Libow.
No, to są nazwiska, no, które właściwie jak się pisze jakokolwiek publikację z działania biologicznego pól elektromagnetycznych, to no, nie można jej napisać bez cytowania tych nazwisk. I Knir też nie jest, Soce spod ogona nie wypadł. Alpholm, Bergqvist, Bernhard, Duchenne, Feiting, Grandolfo, Lin, Repaholi, Sanders, Sienkiewicz, Stanford, Vecchia. Także tu, proszę Państwa, no, trudno jest oceniać, która z grup jest lepsza. Na pewno są to wybitni uczeni. I proszę popatrzeć, co wyszło z ich prac. Ickner zaproponował w tym zakresie nas interesującym 61 V na metr, a Bioinitiative 0,6 V na metr. 1000 razy niższe wartości. Na podstawie tego samego zestawu literatury. No, myśmy, proszę Państwa, przyjęli normatyw, przy czym, proszę Państwa, wracając do tego, ICNIRP jest tą grupą uczonych, która stworzyła podstawy dla przepisów, które potem zostały przyjęte przez Unię Europejską. Także w zasadzie w tej chwili w większości krajów Unii Europejskiej obowiązują te przepisy, właśnie które przedstawił ICNIRP. I to ja jeszcze tylko jedną rzecz, żebyście Państwo to dokładnie też rozumieli. Ja w tej chwili, my tutaj się skupiamy na przepisach dotyczących ochrony populacji generalnej. Przepisy europejskie w tej dziedzinie nie mają dyrektywy, to nie są podane przez dyrektywę, czyli obowiązujący przepis, tylko są podane przez rekomendacje, recommendation. Rekomendacji nie trzeba stosować. Dlatego jak ja mówię, że większość krajów Unii Europejskiej ma właśnie takie przepisy, jak podaje ICNIRP, no to nie jest pomyłka z mojej strony, czy moja niewiedza. Kraje mogą mieć przepisy ostrzejsze niż rekomendacje, bo rekomendacja tylko to jest sugerowanie. Jeżeli chodzi o ochronę pracowników, populacji zawodowo eksponowanej, tam jest dyrektywa i wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą mieć przepisy europejskie, muszą być zgodne ich przepisy z przepisami Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o populację generalną, nie, mogą być przepisami ostrzejszymi. Myśmy, proszę Państwa, przyjęli właśnie 17 grudnia 2019 roku te przepisy, które są oparte o wytyczne ICNIRP-u. No i w ten sposób dołączyliśmy do grona tych państw, które właśnie tego typu przepisy mają. No ale są, no na przykład, nie ma właściwie chyba, no, Bułgaria, zdaje się, z krajów Unii Europejskiej, niektóre miasta typu Paryż, Bruksela, ciekawe, mają przepisy inne, nie te ICNIRP-owskie. No i w związku z tym, ponieważ przyjęliśmy przepisy europejskie, znaczy ICNIRP-owskie, no to stało się to, co się stało, macie Państwo na tym slajdzie. Mieliśmy dopuszczalne pole 7 V na metr, a w tej chwili mamy dopuszczalne pole 61 V na metr. No, to 7 V na metr odpowiadało 0,1 W na metr kwadrat, 61 V na metr odpowiada 10 W na metr kwadrat. Także te, no, znacznie, ale to znacznie zostały zliberalizowane przepisy w stosunku do tych przepisów starych. I tutaj, proszę Państwa, no, w związku z tym, tak jak powiedziałem, no, przeciwnicy tych przepisów będą bardzo, ale to bardzo w tej chwili mocno obserwowali, co się dzieje z poziomami pól elektromagnetycznych w środowisku życia człowieka, no, żeby, i będą krzyczeli, prawda,
tego się należy spodziewać. Będą alarmowali, że ten poziom bardzo znacznie wzrasta, co może być dla człowieka jednak ma wszystko szkodliwe, jako że, jak powiedziałem, rozstrzygających badań na temat szkodliwości pól elektromagnetycznych nie ma. Także podsumowując, początek prac nad standardami ochrony przed negatywnym działaniem mikrofal to lata 50. ubiegłego wieku. Duży wkład do tych prac wnieśli uczeni polscy i w pracach tych od samego początku zarysował się podział na zwolenników hipotezy o jedynie termicznej przyczynie negatywnych skutków zdrowotnych oraz hipotezy o istnieniu mechanizmów nietermicznych. No i w związku z tym, no mówię, mamy pewien konflikt, że tak powiem, interpretacji zasady ostrożności, bo obie grupy uczonych powołują się na zasadę ostrożności. Mówią, nasze przepisy są zgodne i to jest napisane w przepisie prawnym, że nasze przepisy spełniają zasadę ostrożności. I KNIRP w ogóle nie uznaje efektów nietermicznych. Nie ma efektów. Oni stwierdzili, że nie ma efektów nietermicznych. W związku z tym dla nich oni ograniczają tylko i wyłącznie wartości pól w ten sposób, żeby nie mógł być wywołany efekt termiczny. Nie ma efektów nietermicznych. Ja założyłem sobie, kiedy pisałem tą publikację, ten swój referat, że nie będę swoich tutaj poglądów wygłaszał, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że ten pogląd jest bardzo, ale to bardzo wątpliwy z punktu widzenia zasady ostrożności. Natomiast Bion Initiative uznaje efekty nietermiczne. No i w związku z tym oni wprowadzają ten próg bezpieczeństwa w stosunku do najniższych poziomów tych właśnie efektów nietermicznych, które są raportowane w literaturze. Podkreślmy z kolei, też nie można o tym zapomnieć, że te efekty nietermiczne, które brał pod uwagę Bioinitiative, są bardzo, jednak mimo wszystko, słabo udowodnione naukowo. Co do efektu termicznego, sprawa jest absolutnie jasna. On jest szkodliwy, można go bardzo dokładnie opisać. Natomiast efekty nietermiczne są raportowane przez jakieś pojedyncze zespoły, nie ma potem ich potwierdzeń tego. No, w każdym razie słabe. Słabe są dowody doświadczalne. No można dalej by było na ten temat dyskutować, ale ponieważ czasu nie ma, więc tylko na koniec, że obecnie obowiązujące przepisy w Polsce oparte są o zalecenia ich. Dziękuję Państwu, to by było na tyle.